We wtorek 22 maja w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się trzecia już w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchali wykładu profesora Andrzeja Chwalby oraz doktora Jerzego Kirszaka. Natomiast czyli tak, listopad, październik, bez regionu, nie, nic. Polska zyskuje niepodległość. Ale czy byśmy mogli w 20 roku wygrać bolszewikami bez legionów? Bez legionistów? Nie. Nie. Nie wiem, czy Państwo zgodzicie, ale uwaga. Sikorski? No jednak z legionów. Szeptycki, generał broni? Z legionów. Haller przyjeżdża z armią polską z Francji. No to jest legionista. Są wszyscy legioniści. Kto się pierwszy zgłasza do Wojska Polskiego? Byli legioniści, byli połowiacy. Bo to jest najlepsza polska młodzież. Ci niemieccy, którzy się jeszcze nie zgłosili, jak powstaje armia ochotnicza Hallera w czasie, kiedy bolszewicy zbliżają się do Warszawy, to właśnie oni są tym pierwszymi. No i wreszcie, czy można było wygrać bitwę warszawską bez Piłsudskiego? Skoro dosłownie to było o włos. Prawda? O włos. Wszyscy w prawie Warszawy ważni opuścili, jechali do Poznania. Niektórzy mieli wykupione bilety już do Paryża, a niektórzy jeszcze bardziej przemyślni od razu do Londynu, bo za chwilę bolszewicy będą w Paryżu. Bezpiecznie będzie na wyspie. I tutaj no, bez tej charyzmy, tego poszanowania Piłsudskiego, kiedy się ludzie zjednoczyli wokół niego, generałów i tej ideowej młodzieży, chyba ten sukces nie był. Panie dyrektorze, melduję, wykonałem zadanie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, ojciec.pl, Marta Szymik.